Motowizjonerów, oczywiście. Kolejne piękne dzień w słońce. Dzisiaj jesteśmy tu, bo jak brakują te widmy z Tunezji i Maroko, my ich zastępowaliśmy z te widmy od Weba. Rajd latarniku pociągał ponad 250 startujących entuzjastów od motocykla. I jeżeli ktoś jeszcze nie rozumiał, jesteśmy w Weba na ten region pomorski. Zawsze lata ta sama serie Polska da się lubić, więc zawodników mają właśnie uzupełnić różne formularze, labirynty, bawią się, więc Rajd Latarników 2021 czeka tylko i wyłącznie dla Was. A ja, jako motowizjonerem, będę korzystał z tego piękny dzień słońca. Weba dziękujemy za gościnność. Motowizja tu obecna i idziemy zobaczyć ten latarnia od Sasina. Zobaczymy. Idziemy z nawigacją. Motowizjonerów, nie wiem co mi brakowało do próbowania, ale postaram się właśnie dzisiaj kolejne doświadczenia Polska da się lubić dla Motowizja. Ten raz znajdujemy się tuż blisko Weba. Takie dwa różne doświadczenia chcemy spróbować. I mianowicie właśnie, dobrze, Jasiurka już znacie, gdzie ona nie była. Ale dzisiaj do testu z Marcinem, właśnie z moim ubraniem Scott, będzie ten Beta 430 Racing. Oczywiście nie będziemy się za bardzo lansować, tym bardziej, że celu jest rozrywka. Brakuje nas paliwo, ale teraz załatwiam, tym bardziej, że ten bak tutaj jest maluteńki. I rajd latarników. Idziemy się dowiedzieć, co tam się dzieje. Mariusz, już motopomocny jest jedna solidna realia na polski rynek. Skąd rosło ten pomysł, jaka jest ta filozofia i ta misja twojej inicjatywy? Wiesz co, no 6 lat temu wpadłem na pomysł, aby stworzyć taki projekt, który będzie połączeniem moich umiejętności zawodowych przede wszystkim z moją pasją. A że ja całe życie jeżdżę na motocyklu, jakby pierwsza pomoc, ratownictwo było też zawsze blisko mnie, też jakby doskonalenie własnych umiejętności techniki jazdy, stąd powstali motopomocni. Ta organizacja bardzo szybko zaczęła przyciągać do siebie osoby, które chciały się przyłączyć, poświęcić odrobinę swojego czasu, żeby tą inicjatywę rozwijać. I dzisiaj jest nas 80 osób w całej Polsce. Prowadzimy szereg szkoleń właśnie takich pod kątem bezpieczeństwa w ruchu drogowego, ale też zależy nam na promowaniu motocyklizmu. Stąd Rajd Latarników jako jedna z kilku imprez, którą organizujemy. Organizujemy też takie szkolenia o charakterze turystycznym, tak, gdzie jeżdżąc uczymy się też jeździć, nie tylko w Polsce, ale i w Hiszpanii. Zależy nam też na właśnie promowaniu takiej kultury i turystyki motocyklowej. To, co mi się podobało dzisiaj, jest ta filozofia wydarzenia. W sensie, że nie było ta napięcia, żeby od razu zgazować, jeździć poza kodeks drogowy. Każdy jeździł z taki spiritu od dekuberten. Najważniejsze dzisiaj jest być częścią tej imprezy, która kontynuuje właśnie z różne wydarzenia, bo mamy koncerty, rozdanie nagrody i wszystko się robi w sposób kulturalny. Nie widziałem ani jedna chamska wyprzedzania. Każdy pomaga drugi, ale jest bardzo zabawne, bo ten wydarzenia ma też takie wymaganie, taki skills, po angielsku się mówi. To znaczy, co mają wykonać nasi motocykliści? Było taki labiryntów różne. Znaczy, wiesz co, no to jest rajd przygodowy, tak? Tutaj liczy się przygoda, a zresztą takie hasło, które promuje to wydarzenie, to jest Morze Przygód, więc tutaj nie liczy się prędkość. Nie ma tutaj takiej rywalizacji. Ja nawet staram się nie dbać o to, żeby nagrody były szczególnie cenne, żeby wtedy nie było jakichś takich pokus, że coś tam, wiesz, wymyślę, żeby wygrać, tylko to jest rajd nastawiony na to, przyjedź, spotkać się z fantastycznymi ludźmi, spędź fajnie czas i naprawdę przejedź się naprawdę fajną trasą i poznaj region Pomorza, tak? Czyli mamy tutaj wiele atrakcji wpisanych, gdzie trzeba wejść, odgadnąć różne zagadki, rozwiązać zadania. Po prostu baw się dobrze i jeżdżąc na motocyklu.
I ja teraz, Mariusz, robię ta tak nazwana akcja Chapeau à la bas, bo pierwszy raz, na które widzę harleistów, które uzmiechają się z GSistów, bo jest ich ten rasę, możemy gadać, i sponsor Honda, więc przypominaliśmy wszyscy razem w jeden tempie, ale też miejmy nadzieję, że ten akcja od Motopomocni rośnie. Zapraszamy naszych widzów do edycji 2021, które już na bank będzie bez maseczki, bo już będziemy mieli ta szczepionka i już będzie dobrze. Mariusz, grazie mille, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Viva Motopomocni, na stronę internetową motopomocni.pl. Tak jest, zapraszam oczywiście w imieniu całego zespołu. Ciao motowizjonerów! W taki sposób, że jeździ dziewczyna menedżerka, jego dziewczyna ma roli fotografem i dzisiaj on się bawi. I potrafi się bawić, bo nie jest człowiek, który się zaszczędza, nie? Będziesz to sieć potem, tak? Nie, kupujesz nowy Scott może. Very good price for you, my friend. Chłopaki, wszyscy się bawią w para, sami. Różne, duże, małe motocykle, każde opony, łysy. Nieważne, ważne jest uczestniczyć, jak mówił De Coubertin, taki człowiek, który wymyślił taka sympatyczna filozofia. Motoberz, to mnie wspomina te Motoberz, czy nie ma nic wspólnego? Nie. Bo one tak robią te zdjęcia. Babę na motory. Idziecie na Facebook i znajdujecie stronę Babę na motory. Bardzo dobrze i promujemy takie inicjatywy. Właśnie tutaj na piasek trzeba właśnie mieć troszeczkę bardziej bilansowania, na pewno nie liczy się prędkość, nie może inaczej tak. Idziemy cały czas prosto tam, tak? Bo nie mamy żadnej nawigacji. Ja. Pojedziesz teraz. Ja się martwiłem o tobie, jak ci poszło? Chyba dobrze. Ja tak myślę, bo masz talent i super. Miłe zabawy, miłe kontynuacje. Rejestracja u Łodzi, chyba? Łodzianka. Jak nasz transport się zachował? Jak zwykle. Świetnie się zachował, nie spodziewałem się, że tyle potrafi. W zeszłym roku byłem przerażony. W tym roku po prostu trzeba było trochę pewności siebie, manetka i dziek wściekły. Nawet wyjechałem z plaży bez tego, bez problemu. Opony odpowiednie, teraz będzie niższa szyba i... Szyba jest wysoka, bo ja jestem z daleka, można powiedzieć, także zmieniłem sobie już tutaj na miejscu. A, masz ta wyższa... idealnie. Więc zabawa na piasek. Transal potrafi już się, potwierdzamy, wierzymy w niego. Także polecam jak najbardziej. Miłej zabawy. Dziękuję jeszcze bardzo. Motowizjonerów, latarnia stilo, taki nazwa, które od razu brzmi taki stylowy właśnie. Dzisiaj rajd latarników właśnie nie mógłby się odbywać bez obecności tej latarni. Wspominałem kilka odcinek temu, że marynarz powinno być jedna kobieta na każdym porcie, tak się mówi, ale wspominamy też, co służą właśnie te latarnie morskie. Mimo tego, że jesteśmy w czas technologia GPS satelitarna, radarowa, etc., jeszcze te latarnie spełniają taka pełna funkcja, żeby pomagać statki marynarze, specjalne w sytuacji złej pogody. Mają swoje funkcje, akurat ten latarnia była zbudowana na rok 1904. Taka pogoda, drodzy motowizjonerów, i taka latarnia sugerują, że 2021 może być dobra okazja, żeby wizytować Łeba, ten region pomorski, i ten rajd latarników idealnie organizowany. Pamiętacie moje hasło? Polska da się lubić.
nie idziemy od razu do takiej egzotyki. Najpierw poznajemy ten kraj, na który żyjemy. Co wy na to? Jak na lato. Nocne godziny zaczynają grać ten zespół, bo ta impreza w Raj Latarników kontynuuje, ale chciałem wymienić parę słowa z taki fachowiec Piotr Dwojakowski. Dowiedziałem się, że nie jest przypadek, że robisz taki slajd kontrolowany i na jednakowo przez cała plaża Łeba, i to jest pozwolone, bo dzisiaj mieliśmy ten pozwolenia, ale wiadomo, że jak człowiek ma taka pasja i jest właściciel taki tor, takie rzeczy są wykonalne. Jakie twoje wrażenie o dzisiejszej imprezie? Nie, dzisiejsza impreza bardzo fajna. Długa traska. Zrobiliśmy bodajże 170 km przez cały dzień. Bardzo długo. Trasa bardziej przygotowana, wiadomo, pod ciężkie motocykle ADV-ki. My startowaliśmy lekkimi enduro, ja sam osobiście krosówką pełną, ale fajnie przygotowane wszystko. Naprawdę super. Piotr jest taki fachowiec, który jest właścicielem taki tor i wiesz, poza mikrofonem on nas zaprosił i my ludzi z Motoślad od razu wykorzystamy to zaproszenie i się pojawimy na Świętokrzyska, tylko że ponieważ moje umiejętności geograficzne, sam zapytasz do Piotr, jak możemy ciebie lokalizować na Facebooku na przykład, jest twoja grupa i twoja miejscowości, gdzie się znajduje twój prestiżowy tor. Tak, mamy na Facebooku swoją stronę utworzoną, znajdziecie nas też również w Google'ach. Wystarczy wpisać Lobo Racing, tor motocrossowy Przybyszowy, bez problemu odnajdziecie miejsce. Na co czekamy, panowie? Przybyszowy, Przybysz czeka na nas. Idziemy tam i możecie zobaczyć Piotr, który was nauczy robić najfajniejsze triki, ale triki, które używamy tylko na offroad, bo ulica upanują inne zasady. I właśnie, ostatnia pytania. Dzisiaj mieliśmy nasz tester Marcin, który startował z Beta 430 Racing, który otrzymał, praktycznie długa historia, kupiliśmy, on kupił ją wczoraj w nocy i siadał po 15 lat i jest już taki bardzo fajny, oczywiście mundurka, enduro, Scott. Jak twoje wrażenia, jak człowiek się sprawdza? Marcin bardzo pozytywnie, cały dzień, całą traskę. Leciał ostro za nami, dawał radę, uciekaliśmy mu, ale doganiał za każdym razem. Jak 15 lat bez motocykla, jak na dzień dzisiejszy luks. Także Marcin, witamy w rodzinie Motoślad. Już przez tego test jesteś część jeden z nas, więc wszystkich Przybysz, żeby się nauczyć jeździć jeszcze lepiej i w bezpieczeństwo na enduro i motocross. Grazie Piotr. I teraz, jeżeli pozwalacie, idziemy trochę imprezować. The show must go on. Rajd Latarników 2020. Będziemy za rok, prawda? Jasne. Grazie Piotr.